kwestia obcokrajowców, bo wiadomo, że to jest żużel na tyle specyficzną dyscypliną sportu, że obcokrajowcy przyjeżdżają na mecze z różnych zakątków Europy. Jeśli sytuacja w innych krajach nie będzie unormowana, Polska Liga będzie mogła ruszyć w bardziej okrojonych składach. Ja myślę, że no my akurat jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że gdzieś mamy skład w tym roku, jest dużo Polaków, tak? Bo mamy 4 seniorów, mamy też 4 juniorów, a więc my gdzieś moglibyśmy pojechać tą ligę, jeśli chodzi w okrojonych składach, ale jeżeli w Polsce już ta sytuacja się unormuje, ale w Anglii, w Szwecji jeszcze nie, a granice będą zamknięte, nie wiem, może warto by było ściągnąć tych obcokrajowców tutaj do Polski, przeprowadzić z nimi kwarantannę, zabezpieczyć warunki mieszkaniowe i może spróbować jechać tą ligę z obcokrajowcami, nie wiem, to jest tak na gorąco. Jest dużo czynników, które można tutaj jakoś przemyśleć, przedyskutować i myślę, że nadejdzie taki czas, że będziemy o tym rozmawiali. Na razie skupiamy się tutaj na tym, aby to wszystko minęło, a co będzie dalej, no myślę, że usiądziemy, porozmawiamy i jakiś tam wspólny mianownik znajdziemy.